Dzień dobry, przyjaciele. Witam Was w trzeciej części studium na temat szokujących prawd dotyczących Wielkiego Ucisku. W części pierwszej mówiliśmy o proroctwach przepowiadających upadek Jerozolimy, zniszczenie świątyni przez Rzymian i rozproszenie Żydów po całym imperium. Część druga dotyczy słów Jezusa, który przepowiada, że w okresie od 538 roku do 1798 roku Kościół doświadczy strasznych prześladowań i inkwizycji, a prawdziwi chrześcijanie będą musieli uciekać w góry. To przeszłość. Teraz będziemy mówić o wielkim ucisku w przyszłości. Przeczytajmy Mateusza 24 rozdział od wersetu 15. Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, przepowiedzianą przez proroka Daniela, stojącą na miejscu świętym, wtedy ci, którzy będą w ziemi judzkiej, niech uciekają w góry, a kto na dachu, niech nie schodzi, aby zabrać coś ze swego domu, a kto na roli, niech nie wraca, aby wziąć swój płaszcz, a biada ciężarnym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani potem nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie uratowałoby się żadne ciało. Jezus przepowiada tutaj wielki ucisk, niepodobny do niczego innego. Oczywiście był trudny czas w średniowieczu, a wcześniej prześladowania po upadku Jerozolimy, ale dzisiaj koncentrujemy się na ostatnim wielkim ucisku. Przede wszystkim, nie bójcie się trudności. To część życia każdego wierzącego. 2 Tymoteusza 3,12. Ale też wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Deszcz pada zarówno na złych, jak i na dobrych. Podobnie jak słońce wschodzi dla wszystkich. Każdy z nas doświadcza problemów i trudności. Rzymian 5,3. A nie tylko to, ale chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk sprawia cierpliwość. Cierpliwość, czyli wytrwałość. Dzięki doświadczeniom uczymy się cierpliwości. Jakub 1,2-4. Poczytujcie sobie za największą radość, moi bracia, gdy wpadacie w rozmaite doświadczenia, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawia cierpliwość. 2 Koryntian 6,4. Ale we wszystkim zalecając siebie samych jako sług Bożych w wielkiej cierpliwości w uciskach. Trudności są nieodłączną częścią życia, również chrześcijańskiego. Oczywiście wierzącym jest o wiele łatwiej niż innym, ale wiemy, że w ostatnich dniach diabeł ześle na lud Boży szczególnie wielki ucisk. Kiedy to się stanie? Daniel 12:1-2. Do tego wersetu Jezus odwołuje się w swoich słowach z Mateusza 24. W tym czasie powstanie wielki książę, Michał, który się wstawia za synami Twego ludu, a będzie to czas ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody aż do tego czasu. A w tym czasie zostanie ocalony Twój lud, każdy znaleziony jako zapisany w księdze, księdze żywota, a wielu z tych, którzy śpiąc w prochu ziemi, obudzą się, jedni ku życiu wiecznemu, a drudzy na hańbę i wieczną wzgardę. Jest tutaj mowa o ucisku poprzedzającym zmartwychwstanie. Musi więc to być wielki ucisk czasów końca. Jego ostatecznym zakończeniem jest powtórne przyjście Jezusa. Wcześniej nastanie coś, co nazywamy małym uciskiem. Ostatni wielki ucisk dzieli się na dwie części. W objawieniu 13:16 czytamy: i sprawia, aby wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy i wolni i niewolnicy wzięli piętno na swoją prawą rękę albo na swe czoło i aby nikt nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten, który ma piętno albo imię zwierzęcia albo liczbę jego imienia. Tak więc zapowiedziany został tutaj czas, w którym lud Boży będzie poddawany presji ekonomicznej i sankcjom.
Już teraz doświadczamy tego, kiedy jedne państwa nakładają sankcje ekonomiczne na inne kraje. Jednak wtedy dojdzie do kontroli kupna i sprzedaży. Myślę, że dzisiaj nikogo to nie szokuje, ponieważ stajemy się społeczeństwem coraz bardziej bezgotówkowym, ale to oddzielny temat. Mamy więc mały ucisk i niektórzy zastanawiają się, ile on potrwa. Jest to czas, w którym ludzie podejmują ostateczne decyzje. Lud Boży będzie głosił prawdę, zwierzę będzie próbowało wzmocnić swoją koalicję. Niektórzy twierdzą, że mały ucisk potrwa 3,5 roku. Ten okres wiele razy pojawia się w Biblii. Spójrzmy do Jakuba 5:17. Eliasz był człowiekiem poddanym tym samym utrapieniom, jak i my, a modlił się, aby deszcz nie padał i nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. 3,5 roku, w czasie których Eliasz był prześladowany przez Izabel, a prorocy musieli ukrywać się w jaskini. Objawienie 12:6. A kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Niektórzy sądzą, że nie dotyczy to tylko 3,5 roku proroczego w średniowieczu, ale że ma również zastosowanie do czasów końca. Może, nie jestem pewny. Ciekawe, że Księga Estery została na samym początku podzielona na 2-3,5-letnie okresy. Księga Estery, 1:1-4. W tych dniach, gdy król Achaszwerosz siedział na tronie swojego królestwa, który był w mieście stołecznym Suzie, 3 roku swego panowania wydał u siebie ucztę dla wszystkich swoich książąt i swoich sług, dla wodzów perskich i medyjskich, przez wiele dni, mianowicie przez 180 dni. Żydowski rok ma 360 dni, a 180 to jego połowa. Czyli w sumie mamy dokładnie 3,5 roku. Po tym czasie Vashti zostaje usunięta. 3,5 roku później Estera zostaje królową, a Haman próbuje zniszczyć naród żydowski, co można uznać za paralelę czasów ostatecznych. Dzieje Apostolskie 8:1. W tym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie przeciwko zborowi. Dokładnie 3,5 roku po ukrzyżowaniu Jezusa w 34 roku Szczepan został ukamienowany i rozpoczęło się wielkie prześladowanie ludu Bożego, a Żydzi rozproszyli się po całej Judei i Samarii. Objawienie 11:3. I dam dwóm świadkom mym i będą prorokować 1260 dni ubrani w wory. 1260 dni to 42 miesiące. Czas, czasy i pół czasu, czyli 3,5 roku. Mamy więc prześladowania trwające 3,5 roku. Ten sam proroczy okres znajdziemy w Danielu 12. Wiele osób wierzy więc, że mały czas ucisku będzie trwał 3,5 roku. W dniach ostatnich, kiedy lud Boży będzie gorliwie głosić Ewangelię, a ludzie będą podejmować ostateczne decyzje, nastąpi koniec tak zwanego czasu łaski. Oznacza to, że Duch Święty zostanie wycofany z ziemi i grzesznicy pozostaną w swoich grzechach. W objawieniu 22:11 czytamy słowa Jezusa. Kto czyni niesprawiedliwość, niech czyni niesprawiedliwość, a kto jest brudny, niech się brudzi, a kto jest sprawiedliwy, niech czyni jeszcze sprawiedliwość, a kto święty, niech się jeszcze uświęca. Zbawieni pozostaną na zawsze zbawieni, a zgubieni na zawsze zgubieni. Nie ma już szansy na zmianę. Czas łaski się skończył, a życie toczy się dalej. Aż w końcu nadchodzi ostatnia część wielkiego ucisku, czyli 7 plag ostatecznych. Możemy to przyrównać do historii Noego. Przez 120 lat głosił i budował Arkę. Kiedy na jej pokład weszły zwierzęta, zaapelował po raz ostatni, ale nikt go nie posłuchał. Drzwi Arki zostały zamknięte. Ale przez 7 kolejnych dni życie toczyło się dalej. Przyjdzie więc czas, kiedy drzwi zostaną zamknięte, gdy powstanie Michał, który wstawia się za ludem Bożym, czas łaski się skończy. I wtedy zrobi się naprawdę strasznie. Porozmawiajmy o tym wielkim ucisku w kontekście wniebowzięcia, które oznacza, że sprawiedliwi zostaną pochwyceni w górę na spotkanie z Panem.
Now, first, what is the great tribulation? Wielki ucisk to siedem plag ostatecznych. And you can read about that in, możemy przeczytać o tym w objawieniu 16:1. I usłyszałem donośny głos ze świątyni mówiący siedmiu aniołom: idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I wtedy zaczynają się plagi. Wiele z nich jest podobnych do plag, które za czasów Izraela spadły na starożytny Egipt. Wtedy było ich 10. Między innymi wrzody, krew, podobnie jak w czasach końca, ciemność, tak jak w objawieniu. Dlaczego jednak w objawieniu mamy 7 plag, skoro w czasie Eksodusu było ich 10? Ponieważ Izraelici doświadczyli 3 pierwszych plag, natomiast Bóg ochronił ich przed pozostałymi 7. Lud Boży będzie na świecie w czasie 7 plag ostatecznych. Niektórzy ludzie twierdzą, że zostaniemy w niebo wzięci, zanim nastaną plagi. Wrócimy do tego. Porozmawiajmy o plagach. Zły i złośliwy wrzód, morze zamienia się w krew, rzeki i źródła wód, z których korzysta ludzkość, zamieniają się w krew. Ludzie poparzeni przez ogromne gorąco. Ciemność i ból. Mamy ciemność zarówno tutaj, jak i w Egipcie. Rzeka Eufrat wysycha. Ma to odniesienie zarówno fizyczne, jak i duchowe. Ciekawe, że obecnie poziom wody w rzece Eufrat konsekwentnie opada, ale nie ma w tym jeszcze aspektu duchowego, więc to jeszcze nie to. Wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy wcześniej nie było, i ogromny grad, po którym następuje powtórne przyjście Chrystusa. Jak długo potrwa wielki ucisk? Niektórzy twierdzą, że będzie to 7 lat, ale wyrażenie 7 lat ucisku nie pojawia się nigdzie w Biblii. Pewnie słyszeliście wielu pastorów, którzy o tym mówili. Dlaczego? Przekonanie to opiera się na Danielu 9. Mamy tam proroctwo o 490 dniach, które mówi, że ostatni tydzień zostanie odcięty. W połowie tego tygodnia Mesjasz zostanie zabity. Chodzi tu o okres od odnowienia Jerozolimy do Mesjasza, czyli 27 roku. 3,5 roku później Jezus zostaje zabity, a zasłona w świątyni rozdarta na pół. Kolejne 3,5 roku później Żydzi zatykają uszy, a Ewangelia trafia do pogan. Jednak niektórzy ludzie mówią tak, jak jeden z pastorów. To tak, jakbyś zastopował mecz piłki nożnej, a potem zaczął od nowa. Biorą ten ostatni tydzień i przenoszą go w czasy ostateczne. Biblia nie mówi jednak o niczym takim. Bóg nie używa zasad meczu piłkarskiego do interpretacji proroctw. W Danielu 9 nie ma żadnej przerwy, ale jeden nieprzerwany okres proroczy, który zaczyna się w 457 roku przed naszą erą, a kończy się w 34 roku naszej ery, i który został dany narodowi żydowskiemu, aby ogłosił Mesjasza światu. O tym, ile będą trwały plagi, czytamy w objawieniu 18:8. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, co oznacza w ciągu kilku dni. Tak więc wszystkie te 7 plag, jak długo może potrwać świat, jeśli cała woda zamieni się w krew? Ludzie doświadczą ogromnego gorąca, tak jakby cały świat był trawiony przez ogromny pożar. Bez wody nie da się uprawiać żadnych roślin. Wszyscy będą cierpieli z powodu strasznego bólu, ciemności, trzęsienia ziemi. Jak długo potrwają plagi? Wszystkie one będą miały miejsce w ciągu jednego roku. Prawdopodobnie potrwają tyle, ile plagi w Egipcie. To była kwestia miesięcy, ponieważ nadchodziły one szybko, jedna po drugiej. Czytamy, że były one straszne i pojawiały się w krótkich odstępach czasu.
Dlaczego Bóg miałby rozciągać plagi ostateczne aż na 7 lat, skoro czas łaski będzie już zakończony? Będą one miały miejsce w krótkim okresie. A teraz najważniejsza sprawa. Wszyscy chrześcijanie wierzą, że nadejdzie czas wielkiego ucisku, ale mamy trzy poglądy na ten temat. Niektórzy wierzą, że powtórne przyjście Chrystusa nastąpi przed wielkim uciskiem. Inni, choć jest ich niewielu, uważają, że stanie się to w środku wielkiego ucisku. Najwięcej osób wierzy, że Jezus przyjdzie na końcu tego okresu. Należę do tej grupy i wierzę, że jest to pogląd biblijny, ponieważ Biblia nie mówi, że Bóg uratuje nas od wielkiego ucisku, ale że przeprowadzi nas przez ucisk. Spójrzmy na Objawienie 3:10. Jest to poselstwo do zboru w Filadelfii. Ponieważ zachowałeś słowo mojej wytrwałości, ja też zachowam cię od godziny doświadczenia, która przyjdzie na cały świat, aby wypróbować mieszkających na ziemi. Niektórzy komentują te słowa, Bóg zbyt mocno nas kocha i nie pozwoli nam doświadczyć tak wielkiego ucisku. Takie twierdzenie to gwałt na prawdzie biblijnej. Tak, Bóg nas kocha i właśnie dlatego pozwoli nam przejść przez to doświadczenie. Biblia mówi, że niektórzy zostaną ocaleni przed uciskiem poprzez śmierć. Czytaliśmy przed chwilą słowa, zachowam cię od godziny doświadczenia. W jaki sposób się to stanie? Spójrzmy do Izajasza 57:1. Sprawiedliwy ginie, a nikt nie bierze sobie tego do serca. Ludzie pobożni przepadają, a nikt nie zważa na to, że przed przyjściem złego sprawiedliwy zostaje zabrany. Niektórych ludzi Bóg zabierze przed nadejściem wielkiego ucisku. Nie oznacza to jednak, że całkowicie nas przed nim ocali. Spójrzmy na drugą księgę Kronik 34:28. Bóg zapowiada, że na Jerozolimę przyjdzie wielki ucisk. Oto ja przyłączę cię do twoich ojców i będziesz złożony do Twego grobu w pokoju, aby Twe oczy nie oglądały całego zła, jakie ja sprowadzę na to miejsce i na jego mieszkańców. To samo czytamy w liście do zborów w Filadelfii. Jego członkowie zostaną złożeni na spoczynek i nie będą świadkami wielkiego ucisku, który przyjdzie na świat. Siedem zborów to siedem okresów w historii Kościoła. Spójrzmy na 14 rozdział Dziejów Apostolskich. Chcę szczególnie podkreślić ten werset. Utwierdzając duszę uczniów i napominając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy wejść do Królestwa Bożego przez wiele ucisków. Czy Bóg obiecał, że uratuje nas od ucisku, czy że nas przez niego przeprowadzi? Czy On uratował Noego przed potopem? Czy nie dopuścił próby na Hioba? Czy uratował Józefa przed cierpieniem? Wielki ucisk to siedem plag ostatecznych. Tak nazywa to Biblia. Czy Bóg uratował Izraelitów przed plagami, które spadły na Egipt, czy ich przez nie przeprowadził? Po wyjściu z Egiptu musieli przejść przez morze, a On ich w nim ocalił. Był z nimi. Nie obawiajcie się plag. Bóg nas ochroni. Jezus mówi w Mateuszu 24, i powstanie wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą, a ponieważ nieprawość się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Dlaczego miałbyś wytrwać, jeśli zostałbyś w niebo wzięty przed uciskiem? Co jest bardziej niebezpieczne? Wierzyć, że w niebo wzięcie nastąpi przed uciskiem, czy wierzyć, że musimy przejść przez ucisk? O wiele bezpieczniej jest się przygotować. Jeśli się mylę, przepraszam, ale wierzę, że tak mówi Biblia. Do tych, którzy mówią, nie mam się czym martwić, nie muszę wzmacniać mojej wiary, bo po prostu zostanę zabrany do nieba. Apostoł Piotr pisze w swoim liście. Najmilsi, niech was nie dziwi ten ogień, który na was przychodzi dla waszego doświadczenia, jakby coś obcego się wam przytrafiało. Wielu chrześcijan będzie powtarzać, dzieje się coś dziwnego, myślałem, że podczas ucisku już nas tu nie będzie. Dla wielu będzie to szok. Kościół pozostanie na ziemi w czasie wielkiego ucisku. Jezus przychodzi po Kościół, który nie ma skazy ani zmarszczki. Nie musimy się obawiać, bo Bóg będzie nas chronił w tym czasie. Jak przygotować się na wielki ucisk? W
Psalmie 91 czytamy: padnie u Twego boku 1000, a 10 000 po Twojej prawej stronie, ale do Ciebie się to nie zbliży. Tylko na własne oczy to zobaczysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Ponieważ Ty, Pana, który jest moją nadzieją i Najwyższego ustanowiłeś swoją ostoją, nie spotka Cię nic złego i plaga nie zbliży się do Twego namiotu. Bóg obiecał, że jeśli żyjemy w Chrystusie, prosimy Go o przebaczenie grzechów i oddajemy Mu nasze życie, On wyśle swoich aniołów, aby nas strzegli, a On zamieszka w nas. W podobny sposób Izraelici za pomocą krwi baranka chronili swoje domy przed aniołem śmierci, który podczas ostatniej plagi nawiedził Egipt. Jeśli przyjmiesz Jezusa i ofiarę Jego krwi, On ochroni cię w czasie plag. Nie musisz się bać. Jezus powiedział: to powiedziałem wam, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Będziesz doświadczać trudności. Nie pozwól, aby ktokolwiek wmówił ci, że zostaniesz zabrany do nieba przed wielkim uciskiem. To nie jest pogląd biblijny. Uwierz, że Bóg przeprowadzi cię przez trudne doświadczenia. Przyjaciele, mam nadzieję, że ma to dla was sens. Jeśli macie pytania, napiszcie je w komentarzu. Polubcie nasze wideo i podzielcie się nim z przyjaciółmi. Niech Bóg was błogosławi.